i zestaw oktan, oktan, oktan. Zestaw numer 6515 z instrukcją jeszcze rozkładaną. Jest to dla mnie bardzo ważny zestaw, ponieważ musicie wiedzieć, że o ile wcześniej prezentowałem te zestawy, które tak naprawdę nie były dla mnie aż tak ważne, ponieważ miałem zbyt mało lat, by je pamiętać. W większości były albo mojego brata, albo po prostu tak jak mówię, nie pamiętałem. Tak prezentacja tego zestawu, od której zaczynamy tak naprawdę moje właściwe wejście w klocki Lego, bo są klocki, które już nie tylko były moje, które ja sam sobie wybierałem, przede wszystkim też pamiętałem, w sensie pamiętam do dzisiaj tamto dzieciństwo. Więc mega dla mnie fala sentymentu i właśnie wspomnień się zaczyna od tego zestawu tak naprawdę dopiero. Oktan, czyli coś, czyli pierwsza seria Oktana, którą wtedy właśnie stworzyło Lego, które nawet ostatnio w Lego przygodzie było wspominane, a gdzieś do dzisiaj przewija. Ale fakt, wtedy miało lata swojej świetności. Bardzo prosty helikopter, który dzisiaj również byśmy mogli znaleźć w Polibegu, nawet kiedyś gdzieś tam taki był, w jakiejś gazecie bodajże Kaczorze Donaldzie. Jest to bardzo prosty helikopter. Bo zestaw numer 6515, choć wtedy technicznie zaawansowany, jak na tamte czasy Lego, posiada on, jak widzicie, jednego hipka. Jest to standardowy hipek, który mógł trzymać te dwie manetki. Buzię miał jak najbardziej zwykłą, na koszulce miał nadruk Oktan. Kask zamykany, klasyczny. Spód wyglądał mniej więcej tak. Z przodu nie posiadał żadnej szybki. Oczywiście to wszystko widać, natomiast dzisiaj, nawet jeżeli te helikoptery robimy podobnie, są podobne do tego, co wtedy wydawano, tak przynajmniej tą szybkę dzisiaj z przodu dają, no bo bez jaj to by go trochę zawiało, no nie mówiąc o tym, że w ogóle mógłby wypaść, jakby to prawdziwy człowiek. Z tyłu wyglądał helikopter klasycznie, oczywiście to jak mknęliśmy, to się jak najbardziej kręciło. Zestaw zachował się w miarę fajnym stanie i co ciekawe, to znaczy tylko tu dwa zgubiłem takie kratki zielone, ale odkupię, jeżeli się da. Zachował się całkiem fajnie i co ciekawe, to są naklejki i zachowały się w miarę okej. Pomimo moich notorycznych narzekań na naklejki i tak dalej. Choć oczywiście tu nie mówię, że to jest fajne, tylko po prostu tak wam pokazuję, że po 22 latach te naklejki cały czas się trzymały, a wcale ich za specjalnie nie szanowałem. Oczywiście on nigdzie nie pływał, nie robiłem mu testów typu zanurzanie czy zamrażanie, ale zachowało się w miarę okej. Sam nawet stan klocków również jest okej. I tak właśnie to prezentował nam się ten helikopter Oktanu. Jest to jak najbardziej klasyczny zestaw helikopterowy. Choć jak na tamte czasy to był naprawdę bardzo fajny zestaw. Ja mam z nim naprawdę bardzo fajne wspomnienia. Bardzo dużo się nim bawiłem. Więc dla mnie sentymentalnie mega w ogóle fajnie i cieszę się, że od tego zestawu mogłem rozpocząć właśnie dla mnie te ważne dopiero klocki w życiu. Jeszcze taka mała jedna ciekawostka. Zostałem zestawu 94, faktycznie tam była trochę przepaść. Nie zdziwcie się, jeżeli najbliższe odcinki trochę będę lawirował mimo wszystko między latami. To znaczy nie będzie przypadku, że nagle przeskoczę do 99, a później wrócę do 94, później tak będę skakał. Tylko po prostu, zupełnie szczerze wam powiem, tak jak mówię, dla mnie to jest osobiście sentymentalny okres z tymi klockami i na przykład nie wyobrażam sobie mimo wszystko wam pokazywać klocków z 93, które dostałem w 90, na przykład 8, czy tam 9 nawet. Po prostu wiążę też te odcinki ze swoją pamięcią i ze swoimi wspomnieniami. Choć raczej nie bójcie się, takich odcinków nie będzie dużo, raczej mimo wszystko chronologicznie będziemy się tutaj poruszać. Dzięki za kolejny wspólny odcinek. Czas trochę w ogóle nadrobić te KKL-e, bo ostatnimi czasy trochę zajmuję się innymi chyba rzeczami niż tym, a trzeba by to, prawda, skończyć. Tym bardziej, że jeszcze połowy nie mamy. Dzięki zatem i do usłyszenia wkrótce.